mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant, tu n'as connu qu'un seul amant, mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour étant trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes, comme un soupir sur leur désir. La 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 la. Tu es si belle, Emmanuel, cherche le cœur, trouve les pleurs, cherche toujours, cherche plus loin, viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. Te las ve? La 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 la. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Monsieur l'ambassadeur Richard, soyez les bienvenus. Je laisse la parole à Paweł Stomka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chris Skitulli. Chris, prawdziwy ambasador piosenki francuskiej w Polsce i piosenki polskiej we Francji. Chris rozpoczął dzisiejszy koncert zatytułowany Zakochaj się w piosence francuskiej. Pomyślałem sobie, to jest genialny tytuł dla Chrisa, bo on nie tylko zakochał się w pewnym momencie już jako znany muzyk, artysta wykonujący we Francji, śpiewający między innymi również ze swoim zespołem Divino, nie tylko zakochał się w piosence polskiej, ale zakochał się w Polsce, tutaj zamieszkał i jest prawdziwym ambasadorem spraw polskich we Francji i na odwrót. Witam cię, Chris, i ogromnie dziękuję, że... Dziękujemy bardzo. Chris powitał pana ambasadora. Jest z nami już taki najprawdziwszy ambasador Francji w Warszawie. Witamy, pan Frédéric Billet. Jest z małżonką i z mamą. I w ten sposób uroczyście rozpoczęliśmy koncert, który nawiązuje do wspaniałej tradycji,
tu na naszej Saskiej Kępie koncertów, konkursów piosenki francuskiej. Przewinęło się przez wiele lat działalności tego konkursu. Wszystko to zaczęło się w 2013 roku. Wielu wspaniałych młodych ludzi, artystów, dla których może piosenka, może nie, muzyka nie była najważniejszą rzeczą w ich życiu. Natomiast to, jak zaśpiewali piosenkę francuską, jak przedstawili się podczas konkursu, to zaważyło na ich dalszych losach. I właśnie dziś chcielibyśmy przypomnieć, a właściwie przedstawić kilka dziewczyn biorących udział w tym konkursie. Chris przygotował je raz jeszcze, aby dzisiejszy koncert był naprawdę cudowny i wspaniały. W tym miejscu chciałbym podziękować organizatorom i instytucjom, dzięki którym ten koncert może się odbyć. Urząd Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy. Prom Kultury Saska Kępa, pani dyrektor Maria Juszczyk jest z nami. Jesteśmy w Promie Kultury, jesteśmy tutaj zgromadzeni w promie, ale za sprawą internetu jesteśmy również w całej Polsce. Co ja mówię w całej Polsce? Na całym świecie. Francusko-Polska Izba Gospodarcza to jeden z organizatorów i pomysłodawców tego właśnie konkursu, o którym mówiłem wcześniej. Wreszcie Stowarzyszenie Francja Polska. Pan Adam Sankowski jest z nami. Witamy pana bardzo serdecznie. I chciałbym powitać jeszcze jedną osobę, bez której Saska Kępa byłaby na pewno o wiele smutniejsza, na pewno nie byłoby konkursów piosenki francuskiej, na pewno nie byłoby wielu najważniejszych miejsc dla kultury, dla Pragi Południe, dla Warszawy. Jest pan Ryszard Kalkow z nami. Witamy. Ogromnie dziękujemy za pana obecność. My wiemy, że pan jest najstarszym w tej chwili samorządowcem w Warszawie. Także gratulujemy tego wyróżnienia i raz jeszcze w tym miejscu dziękujemy za wszystko to, co pan zrobił dla nas, dla polskiej kultury i dla Warszawy i dla Saskiej Kępy. No i po tych słowach czas już na piosenkę. Wszystko to rozpoczął Chris od Emmanuel, ale teraz będą trzy kolejne utwory. Już nie będziesz śpiewał, tylko przedstawisz osoby, które będą właśnie wykonywały piosenki. Piosenki z bardzo różnych czasów francuskiej piosenki. Tuż powojenne, to Zwiędły liście, one za chwilę zabrzmią. Potem Brave Margot, taka piosenka Brassensa. I później znowu prawie, że współczesność, bo Avare Mia Païen, to jest musicalu Notre Dame de Paris. Paris. Tak. Z Notre Dame de Paris. I teraz zaśpiewają trzy dziewczyny, laureatki naszych konkursów. Marysia Leszczełowska, Marysia Piotrowska i Agnieszka Kukla. I tak rozpoczynamy koncert. Dla dziewczyny. I chciałem gra z nami Jarek Małys, fortepiano. Andrzej Żylak, kontrabas. Miłego wieczoru i do zobaczenia. Jestem tutaj. Zwiędłe liście. Kosmy i Prewerta. Des jours à rêve où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Et les regrets aussi, et le vent du nord.
Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson. Cher à très vent dans l'herbe, un petit chat qui venait de perdre sa mère l'adopta. Elle entr'ouvrait sa collerette, elle le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait pleuré comme cousin. Le chat la prenant pour sa mère, se mit à tête tout de go. Et mit Margot le la sa fait, brave Margot. Un croquant baissant la ronde, trouvant le tableau peu comme elle.
S'en alla les dégratement à le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage, pour donner la gougoute à son chat. Et Margot, qui te semble très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Le maître décollait ses potaches, le maire, les boudons, les bougnats négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, n'y distribue plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Voir ça, Dieu leur pardonne, les enfants de cœur au milieu, du son sacrifice abandonne son lieu. Les gendarmes, même les gendarmes, qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes de jolis tableaux. Comme Margot dégrafait son corsage, pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars du village, étaient là, 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 étaient là, 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 là. Margot, qui te semble très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Mais les autres femmes de la commune, privées des repus de leurs gâteaux, accumulaient la rancune patiemment. Puis, effrayées de colère, elles s'armèrent de bâtons, effarouchées, immolèrent le chaton. La bergère après bien de larmes pour se consoler bruit de Marie, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passe sur les mémoires, on oublia l'événement, seul de bien raconte encore les petits enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village. Et Margot, qui te semble très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 étaient là, 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 là. Thank you.
Agnieszka Kukla. Agnieszka Kukla to jedna z laureatek konkursu piosenki francuskiej, piosenki konkursu, który odbywa się od 2013 roku na Saskiej Kępie i właśnie dziś w Promie Kultury przypominamy laureatki tamtych festiwali i konkursów. Śpiewała już dla nas Marysia Leszczołowska, Marysia Piotrowska, przed chwilą Agnieszka Kukla. Od piosenki powojennej francuskiej do nieomal współczesności. Teraz też będzie prawie współczesność, bo piosenka z repertuaru Céline Dion, a później Carmen. A śpiewać będzie Juliana Górecka, to za chwilę, a wcześniej Weronika Zdzieborska. Mówiłem, że dziewczyny nie zawsze związane są zawodowo z muzyką. Są to najczęściej studentki, które łączą swoje pasje związaną ze studiowaniem niekoniecznie nauk artystycznych czy muzycznych, ale właśnie z muzyką. Zapraszamy. Je vois son visage, décline son corps, puis je l'imagine habite un monde décor. J'aurais tout d'alibi si j'avais su parler, comment le faire venir au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, comme des amis faits tous mes chimères aussi. Mais j'oublie vraiment là, mon cœur de tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Si suffisant qu'on s'aime, si suffisant demain, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'on demande à nous. Si suffisant qu'on s'aime, si suffisant. Comme de la même range que d'entre en verser. La vie pas étanche, mon île sous le vent, les portes et les entrées, un cri de mon ferment. Dans sa jardin, la fin serait pâle comme des fleurs. Ma vie passible chante un bâton tous les cœurs. Que les noms, la jouffrance, l'usage des manières, que les gens des répandent tout payés de. Suffisait qu'on s'aime, si suffisait demain, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'on demande à nous. Si suffisait qu'on s'aime, si suffisait demain, je ferais doucement dorer. To jeszcze nie, jeszcze chwilka. Na razie mamy pana perkusistę, a teraz już pani. Juliana Górecka.
sur des Twitter en un bleu de Louis, seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé, là on finit solo. Prends garde à toi et à tous ceux qui vous like. Sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi, les amis, les potes ou les followers. Vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi, si je m'aime. Garde à nous, garde à eux, garde à vous et puis chacun pour soi. Et ce con, ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et ce con, ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Somme, somme, somme. La consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez, voulez-vous descendre du monde, mais du camion. L'offre et la demande pour unique seule loi. Prends garde à toi, mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket, et s'il le faut je vais le changer moi. Prends garde à toi, et s'il le faut j'irai me venger moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cache, je le fais chanter moi. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi, si je m'aime. Garde à nous, garde à eux, garde à vous et puis chacun pour soi. Et ce con, ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et ce con, ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats. Comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on somme, somme, somme. Juliana Górecka i Michał Klimiuk i Szczypta Bizeta w Promie Kultury, w którym przedstawiamy laureatki konkursów na piosenkę francuską, które odbywają się od 2013 roku. Dziś bez konkursu, natomiast przypominamy laureatki tego właśnie przeglądu. W roli głównej Chris Kituli. Chris, który, jak już powiedziałem wcześniej, nie tylko prezentuje w Polsce wspaniałą, wielką tradycję piosenki francuskiej, ale również śpiewa polskie piosenki z francuskimi tekstami na całym świecie i również w Polsce. Ostatnio miałem radość i przyjemność zapowiadania jego koncertu, gdzie śpiewał genialnie taką piosenkę C'est la vie. Ona ma tylko francuski tytuł, ale Jacek Cygan napisał ten utwór dla Andrzeja Zauchy i jest polską piosenką. Natomiast Chris przełożył to na francuski i brzmi to naprawdę cudownie. On dzisiaj tego nie zaśpiewa, gdyż dziś w... Ale to opowiem o jeszcze jednej, jak on, tu jesteśmy w takim miejscu, że właściwie powinniśmy na stojąco opowiadać o tym, o piosence Agnieszki Osieckiej, jak Chris śpiewa po francusku gdzieś w hotelowym, Uciekaj moje serce, z filmu Jan Serce, gdzieś w hotelowym korytarzu jedna chwila. Jak to jest po francusku, gdzieś w hotelowym korytarzu jedna chwila? Uciekaj moje serce, po francusku? Tak. Jak ty to śpiewasz? Sauve-toi mon pauvre cœur.
Ale to kawałek zaśpiewaj tego. Kawalątek, no. Sauve toi mon pauvre cœur. No to za mało, bo będzie wstyd. Uciekaj skoro... Skoro świt, bo... I nie wybacz nikt. Uda lude duda, a jamais, sans retour. Sauve toi mon pauvre cœur. À jamais sans retour, il n'y avait pas que je nique, roi de houst, twee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 e
Saskia Kępa bez piosenki Agnieszki Osieckiej to tak jak Paryż bez Luwru, a więc teraz już Chris i laureatki poprzednich konkursów, które już przed chwilą poznaliśmy we wspólnej piosence. Co to będzie? Monsieur Charles Aznavour. Oui. Emmenez-moi au bout de la terre. Spróbuj po francusku. No może lepiej, nie? Może jutro. A w tomorrow. I po polsku jak tytuł? No nie, zabiera... Zabiera mnie... Tak, zabierz na mnie świata. Na koniec świata. Na koniec świata. Bo tam bieda mniejsza, tak? No. Jakoś tak. I śpiewamy jeszcze razem, tak? Spróbujemy? Ale panie też. Czy tylko ty? Tak, tak. Ale... A, to panie wchodzą. Tak, ja tu palę wszystko, tak. Co tu się dzieje. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant dans un parfum pavé de pays inconnus, d'éternels étés, l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en virant le bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Soudain la pensée des choses me remonte sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la cocopon, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles aux langues vous ravissent le cœur en tressant ma tendue de ces collets de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi.
Zabierz mnie na podróż na koniec świata. Chris Skituli i panie. Juliana Górecka, Weronika Zdzieborska, Agnieszka Kukla, Marysia Piotrowska i Marysia Leszczełowska. Słuchamy w Promie Kultury. Jeszcze raz publiczność zgromadzona w Promie Kultury pozdrawia wszystkich naszych widzów i słuchaczy w internecie. To jest wielka zdobycz XXI wieku. Słuchajcie, i powracamy do tym razem dawnych piosenek francuskich, bo to będą dwa utwory z repertuaru Edith Piaf i będą śpiewały Marysia Piotrowska i Marysia Leszczałowska, a później Jean-Jacques Goldman i Weronika Zdzieborska. Czyli mamy La Vie en Rose. No, tak, Życie na różowo. L'accordéoniste. Akordeonista. Et comme toi. A comme toi, to co jak to znaczy? Jak ty? A, dobrze. Prosimy. No to dziewczyny. Jacek? Deux yeux qui font baisser le mien, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Prend sa place, les ennuis, les chagrins se fassent heureux. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars.
un accordéoniste qui sait jouer. De joie et triste au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, il prendra une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Sa jambe triste l'emmène au boui-boui où il y a un autre artiste qui joue tout. La java qu'elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeune Hervé et les doigts s'écalent de l'artiste. Ça lui rentre dans la dent, par les bas, par les hantes, elle envie de pleurer, c'est physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre d'or de la musique. De joie est celle au coin de la roue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son nom ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie, elle est foutue. Pourtant, ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui où il y a un autre artiste qui joue toute la. Elle entend la java, elle ferme les yeux, les doigts secs énervés. Ça lui rentre dans la peau, par les bas, par les hantes, elle a envie de galer, c'est physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, on tournait le son de la musique. Elle a en les camps, village en d'en bas, à la prunelle.
chantaient les grenouilles et les princesses qui dorment tout bas. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout était un art, surtout Jérémy. Elle se mariait un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas, comme quoi qui nous vaut et quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle s'appelait Sarah, n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était de chaud, rêve nuage blanc. Mais j'ai trop d'ondes, avait décidé autrement. Weronika Zdzieworska, w tle Chris Skituli, a towarzyszą Jarosław Małys przy fortepianie, aranżację wszystkich utworów. I na kontrabasie Andrzej Zielak. I jeszcze dwie piosenki. Ta druga to Paris l'après-midi, a więc Paryż po południu, tak? Paris, tak jest. Zaśpiewa Agnieszka Kukla, a wcześniej piosenka, którą zaśpiewa Juliana Górecka, Oczy mamy, o tym, jak ważna jest mama. Les yeux de la maman, tak. A przypomnę, że dziś z nami w Promie Kultury jest ambasador Francji w Warszawie. Przyszedł z żoną i z mamą. Mama ma na imię Fernand. To teraz będzie o mamie Juliana Górecka, a później o Paryżu po południu Agnieszka Kukla. I znów pojawia się nasz perkusista w białej koszuli, pan Michał Klimiuk. Ce chant qui coule dans mes veines.
de cheveux nique par centaines, berce mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-moi les besiers. Pas la chair de ce geste, elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle me portera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est de chair, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient. Elle me relève avec patience. Quand je la folie de grandeur, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-le-moi la besière. Elle me porte encore chaque seconde, elle me portera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-le-moi la besière de la maman. Enlevez-moi même tous les restes, mais pas la déchère de ce geste. Elle m'a porté avant le monde. Encore chaque seconde, elle me portera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Toujours fidèle. Toujours. Des carillons dans les gares, les voix jaillées sous presse de la banlieue pour passer un après-midi à Paris. Sur la Seine s'écroissent les ganguettes et les bateaux mouches
sur le cœur résonne la prière de guitare manouche. Les troquets solaires bougent des matchs fatigués. La terrasse somme des lieux de rencontre pour viseur au hasard d'un après-midi à Paris. Certains soirs que j'ai du vague à l'âme, je me souviens des petits squares où on oublie ses peines et ses chagrins au soleil d'un après-midi à Paris. Les boulevards sont comme des promeneurs, des carillons dans les gares, les voies jaillies sous presse de la banlieue pour passer un après-midi à Paris. Sur la Seine se croisent les ganguettes et les bateaux mouches, sur le cœur résonne un petit air de guitare manouche. Les troquets sont les refouges des matchs fatigués, les terrasses sont des lits des rencontres pour viser au hasard d'un après-midi. Agnieszka Kukla i piosenka z repertuaru ZAS w Bromie Kultury, gdzie słuchamy i oglądamy laureatki ubiegłorocznych festiwali konkursów na piosenkę francuską. I teraz profesor, nasz mistrz, Chris Kituli z paniami, a więc wszystkie panie raz jeszcze wystąpią i to będzie specjalna dedykacja. Dedykacja dla pana Ryszarda Kalkhoffa, dzięki któremu ten festiwal jest, istnieje, ma się dobrze i wszyscy się czujemy wspaniale z panem. Dziękujemy bardzo raz jeszcze. I to będzie piosenka z repertuaru Aznavoura. Tak? Chris zaprasza. To i moi, Charles Aznavour. Céline Dion. Mam pięć dzisiaj, Céline Dion. Marysia Leszczełowska, Marysia Piotrowska, Agnieszka Kukla, Weronika Zdzieborska i Juliana Górecka. Céline Dion razy dla pięć. Ciebie. Toi et moi, deux cœurs qui se confondent au seuil de l'infini, loin du reste du monde, haletant et soumis, à bord du lit qui tangue et va sous toi et moi. Chien et loup dans nos rêves déserts, l'amour a su combler les silences. Et nous faisons venus vierges de nos yeux, devenons toi et moi, lavé de nos enfers. Porte-moi au-delà des angoisses, à l'appel du désir, du cœur de nos angoisses, aux confins du plaisir. Que Dieu créa pour toi et moi. J'étais sans espoir et tu as changé mon sort, offrant à ma vie une autre chance. Et mon ancien collier avait pris pour percer fort, comparé à mon port.
Chris Kituli, nasze laureatki, Marysia Leszczełowska, Marysia Piotrowska, Agnieszka Kukla, Weronika Zdzieborska i Juliana Górecka. Chris Kituli, jako Aznavour, panie jako Céline Dion. I nasze cudowni muzyków, Jarek Małys, Andrzej Zielak. I oczywiście, bien sûr, publiczność, wy. Jeszcze nie. Proszę państwa, i teraz laureatki zmieniają prowadzących jak rękawiczki, dlatego że teraz Chrisa poproszę, aby siadł na chwilę, a poproszę pana René Kelblena do nas. Przypomnę, że w tym roku mija 100. rocznica urodzin Brassensa i jednocześnie 40. rocznica śmierci, prawda? Tak, 40. rocznica śmierci. Obie rocznice będą w październiku tego roku. Brassens, znamy wszyscy Brassensa, wiemy jak wybitnym był twórcą i piosenkarzem. Doceniamy jego wybitne teksty. Chciałbym, żeby państwo zwrócili uwagę również na jego kompozycję, jakim był wybitnym kompozytorem. U niego nie ma melodii przeciętnych, wszystkie są wpadające w ucho, a zarazem mają bardzo często zaskakujące rozwiązania melodyczne. Brassens jest też twórcą, który jest wśród francuskich poetów, pieśniarzy najchętniej, najczęściej tłumaczonym w Polsce. Kiedyś zacząłem liczyć, kilka lat temu, i naliczyłem 260 różnych przekładów. Czasami piosenki były tłumaczone po kilka razy. Rekordowa piosenka miała 6 przekładów. I dzisiaj chcielibyśmy złożyć hołd Brassensowi. Już słyszeliśmy jedną z jego piosenek, Brave Margot, którą zaśpiewała Marysia. A teraz chcielibyśmy zaśpiewać piosenkę bardzo osobistą, o przyjaźni. Jedną z najbardziej znanych piosenek Brassensa. Brassens, kiedy osiągnął sławę, kiedy jego twórczość stała się sławna w całym świecie, nigdy nie zapomniał o swoich przyjaciołach i pozostał im wierny do końca swojego życia. A byli to ludzie czasami bardzo skromni. Piosenka nosi tytuł Le Copain d'abord, w przekładzie Kumple Święta Rzecz. Wieść, tratwą meduzy statek ten i niech port każdy o tym wie, niech port każdy wie. Opływał dzielnie wszyscy wzdłuż kaczej sadzawki bez miar wód, a zwał się Kumple Święta Rzecz, Kumple Święta Rzecz. Na dziobie napis statek miał, fluktuatnek mergitur miał, czy się podoba to, czy nie, podoba, czy nie. Synem nie był nikt, bratecka więź łączyła ich, przyjaźń na życie i na śmierć, Kumple Święta Rzecz. Kastor i Pollux mogliby czyścić im buty blaskiem swym, a ty chyba to czy nie, podoba czy nie. Czy to boec już, czy motyn, nikt nie dorastał im do pięt, nazwał się Kumple Święta Rzecz, Kumple Święta Rzecz. Wciąż dmie. Zamiast modlitwy w nocy w dzień imiona powtarzali swe, nie znali tem missa est, Kumple Święta Rzecz. Gdy Trafalgarem powiał wiatr, walczyli wszyscy chłopcy wraz, a kiedy sił nadchodził ster, łapali za ster.
A kiedy sił nadchodził kres, słali sygnały SOS. Tak jak latarnie w morskim gle, kumple święta rzecz. Na każdy apel razem wciąż stawali się jak jeden mąż. Ty kogoś brakło nagle, więc zabrała go śmierć. I gdy tak leżał gdzieś na dnie, woda nie zamykała się, a kumplom nawet przez las to brakowało go. Statków poznałem całą moc, lecz ten co przetrwał każdy szor. Możecie wierzyć w to lub nie, w to wierzyć lub nie. Opłynął dzielnie, przeszli wzdłuż każdej sadzawki bez miar wód. A co ci kumple święta rzecz, kumple święta rzecz. Statków poznałem całą moc, lecz ten co przetrwał każdy sztorm. Możecie wierzyć w to lub nie, w to wierzyć lub nie. Opłynął dzielnie, przeszli wzdłuż każdej sadzawki bez miar wód. A zwał się kumple święta rzecz, kumple święta rzecz. René, wspaniałe nasze panie laureatki i Brassens. Brassens, przypomnę, dwie rocznice, setna urodzin i 40 śmierci. Justyna Bacz jest z nami. Witamy ciebie, Justyna. Ty zapraszasz 23, prawda? Października właśnie tutaj, właśnie z Brassensem. Justyna, zakochana w piosence francuskiej nie od dziś. I chciałbym, René, żebyś chwileczkę pozostał, dlatego że zachwycałem się Chrisem, który jest ambasadorem spraw również polskiej piosenki we Francji. I teraz chciałbym poprosić żonę Chrisa, Marysia, Marysia Skituli, zapraszamy ciebie, dlatego że tu jest sytuacja naprawdę absolutnie wyjątkowa, dlatego że René podjął się czegoś, co jest oczywiście niewykonalne, ale wykonuje to. Chris podjął się czegoś, co jest niewykonalne, ale wykonuje to. I dosłownie za kilkanaście tygodni pojawia się płyta z francuskimi tekstami, z piosenkami po francusku pana Jeremiego Przybory. To jest po prostu jakaś rewolucja i świat się zatrzyma na pewno w miejscu, aby posłuchać tego, jak to można wszystko przełożyć i czy to jest do przełożenia. Sam pan Jeremi mówił, że to się nie da zrobić, a więc myślę, że spokojnie w rękach René i w głosie Chrisa i Maria, oddaję tobie głos, bo wiem, że wy nie śpicie od wielu, wielu tygodni. I pan tłumacz, i pan poeta, i pan muzyk, i ty, żeby ta płyta powstała. To będzie naprawdę coś cudownego. Bardzo dziękuję, Pawle. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło być tutaj dzisiaj na scenie. Fundacja MCS Kultura, którą założyłam wraz z moim mężem, mam nadzieję, że będzie promować takie wyjątkowe projekty. Ten projekt dzisiejszy jest niezwykłym dowodem, że piosenka francuska jak najbardziej ma swoje miejsce. Cieszy mnie to bardzo, że właśnie tutaj na Saskiej Kępie, która jest tak bardzo francuska, i dzisiaj takie ukoronowanie konkursu piosenki francuskiej. Dziękuję przeogromnie tobie, Ryszardzie, dziękuję tobie, Marysiu, która wraz z Promem Kultury naprawdę robicie cudowną robotę w kontekście promocji francuskiej oczywiście piosenki, francuskiej chanson. I nawiązując jeszcze do tego projektu, o którym, Pawle, dziękuję, wspomniałeś, projektu polskich mistrzów. Naszym marzeniem było zawsze, od kiedy mój mąż tutaj trafił do Polski, oczywiście ku mojej wielkiej radości. Cieszy mnie to przeogromnie, że zakochał się w kabarecie starszych panów, że przypadła mu do serca również polska piosenka i tą właśnie polską piosenkę chcielibyśmy zadedykować wszystkim frankofilom, nie tylko Francuzom, ale od Francji oczywiście, od Paryża zaczniemy. Z wielką radością chciałam państwu dzisiaj powiedzieć, że zabierzemy starszych panów do Paryża. Tak.
Jest to rzecz o tyle niezwykła, że rzeczywiście nikt do tej pory nie pokusił się o to, aby tłumaczyć teksty pana Jeremiego w Przybory na obcy język. Cieszy mnie to przeogromnie, że jest wśród nas René Coblen, który podjął się tego niezwykłego zadania i... I dzięki niemu tak naprawdę po raz pierwszy Francuzi usłyszą, jakie w Polsce mamy piękne perełki. I cieszy mnie to, że ta piosenka polska pójdzie dalej w świat i my będziemy częścią promocji polskiej kultury za granicą, która naprawdę niczym nie uchybia piosence francuskiej. Finał. Merci, ma femme. Maria Skitury. A teraz mamy, no, cudownie otwór. Jacques Brel. Quand on a que l'amour. Kiedy mamy tylko miłość. I mam nadzieję, była cudownie wieczór dla was. Dla nas była cudownie. No, dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, do zobaczenia. No. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage. Qu'est notre grand amour? Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure à chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, ce n'est le blés des merveilles et couvrir du soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour le monde entier ensemble troubadour. Love.
Chciałbym poprosić teraz pana Adama Sankowskiego. Adamie, prosimy, prezes, który ma specjalne dla nas informacje. Jest to dla mnie osobiście ogromny zaszczyt. Nie ma mikrofonu? Jest. Zaszczyt jest wielki, a głos też jest? Jest, kawał głosu. Super. Dlatego, że dzięki pani dyrektor Ryszardowi Kalkochowi możemy od początku być partnerem tego pięknego konkursu piosenki francuskiej 2013 roku. Ten rok jest dla nas szczególny, bo to jest 25-lecie jubileuszu Stowarzyszenia Francja Polska i koncert też jest wyjątkowy, bo to nie jest konkurs, tylko są laureatki, także bardzo serdecznie wam wszystkim gratuluję. Publiczność jest wspaniała i też się cieszę, że mamy tutaj 6 takich naszych bardzo zacnych gości, jak pani profesor Izabela Bergel, pani profesor Molenda, Małgorzata Zdziech, pan ambasador Francji, pan prezes François Colombier, pan prezes Frédéric Faroche i przewodniczący Andrzej Mauberg. Oni dostali dyplomy honorowe imienia Jacques'a de Chalon d'Arc. To jest dla nas bardzo ważne, także też chciałem ich tak szczególnie pod tym kątem przywitać. A odrobina prywaty, bardzo się cieszę, że jest Ewa i moja mama, której zawdzięczam francuski, są z nami. I Basia Kucharczyk i Zolda Bokszan, które razem z Małgosią, 3 prezeski nasze, byśmy chcieli dla was wszystkich złożyć najserdeczniejsze podziękowania, gratulacje. Przepięknie śpiewacie i po francusku, i po polsku. Także jest to wielka sprawa i będziemy chcieli przekazać właśnie kwiaty tutaj. Będzie dużo kwiatów od razu, zaznaczę, więc chyba proszę po kolei. Marysię. W imieniu organizatorów chciałam bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszy piękny występ, za tą niezwykłą energię i za wasz cudowny język francuski i za to, że dajecie wszystko, żeby ten język żył i żebyśmy my po drugiej stronie mogli was słuchać i życzę wam wielu, wielu sukcesów i śpiewajcie dalej. Słuchajcie, to należy nam się również finał. Finał to będzie piosenka starych kochanków. Taki jest polski tytuł. Myślę, że z dedykacją dla nas wszystkich. Prosimy. No jeżeli chcecie, robimy. Ale nie wiem. A chcecie? Tak? Robimy. De chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter. Journal.
juste pour ta première page. Journaliste. Tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade de gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade de gens heureux. Toi qui as planté une arbre dans ton petit jardin de Beaulieu, je viens te chanter la balade, la balade de gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade de gens heureux. Ils ont d'or de tu le regardes, cet enfant il te ressemble un peu. On vient le chanter la balade, la balade de gens heureux. On vient de chanter la balade, la balade de gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, mais sans vers nous tu nous verras mieux. On vient de chanter la balade, la balade de gens heureux. On vient de chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux. On vient te chanter la balade des gens heureux. On vient de chanter la balade chanter la balade des gens heureux. On vient de chanter la balade des gens heureux. Laureatki konkursów Chris Kituli w roli głównej, a towarzyszyli artystom Jarosław Mały z fortepian, Andrzej Zielak kontrabas i Michał Klimiuk perkusjonalia. Kochajmy piosenkę francuską. Chris Kituli i laureatki konkursów z Saskiej Kępy. I oczywiście Paweł Sztomka. Dobra. Dziękujemy bardzo. Merci beaucoup. Merci à tous de votre présence ici ce soir. Et on vous dit à bientôt. Do zobaczenia. Niedługo. No? Chris, ale mamy do ciebie ogromną prośbę. Jak już będziesz przygotowany z tą płytą, to pierwsza promocja tej płyty, mam nadzieję, że odbędzie się właśnie tutaj z piosenkami Jeremiego Przybora. Oczywiście. Przybory z kabaretu starszych panów. Trzymamy ciebie za słowo. Pani dyrektor Maria w pierwszym rzędzie organizuje już ten koncert. Kiedy to jest mniej więcej? Kiedy to jest? Jaki miesiąc? Początek przyszłego roku brzmi dosyć enigmatycznie. Zapraszamy Państwa na początek przyszłego roku w sprawie Jeremiego. A Justyna, Justyna Bacz śpiewa Brassensa 23 i 25. Ta piosenka francuska. 25 października? Wszystko. 25 śpiewa Contre Brassens. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam bardzo serdecznie na ten wieczór. Pozwolę sobie tutaj, tak. 23 października zapraszam serdecznie na godzinę 19 na koncert Brassens Mon Amour w moim wykonaniu z zespołem, kwartetem. A 25 będzie też wielkie wydarzenie. Przyjedzie znakomita artystka z Francji, Pauline Dupuy, która wystąpi ze swoim znakomitym... Tu connais? Voilà, Chris connaît, donc Pauline Dupuy. Kobieta, która śpiewa i gra na kontrabasie, proszę Państwa, to jest niezwykłe po prostu, to jest niezwykłe, ja tego nie mogę pojąć, jak to można.
I będzie jej towarzyszył wybitny multiinstrumentalista angielski, ale osiadły w Paryżu, to jest trochę skomplikowane, Michael Wookie. I bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. To będzie stulecie Brassensa, no właśnie, w tym roku obchodzimy. No, i gratulacje dla wszystkich laureatek, znakomitych, wspaniałych dziewczyn. Justyna Bacz zaprasza na swój koncert, na koncert kontrabasistki potem dwa dni później z Angolem, ale z Francuziałem. Wszystko już wiemy, o czym chcieliśmy powiedzieć, ale tak nie chcemy Państwa zostawiać, bo wszyscy stoimy, to może o tych kochankach przynajmniej refren Lenormana. Ale wszyscy śpiewamy. La 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 la. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Dziękujemy bardzo, merci beaucoup. Dobranoc, do zobaczenia.